Witam na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek z rozwalania statków i zarabiania na tym. Nie no. Gramy dalej. Będziemy kontynuować zapewne rozwalanie tej... Jak ten statek się nazywał? Julia? Lidia? Julia. Pytanie, czy ja mam jakiś towar tutaj? Nie widzę tutaj jak. Halo? Tutaj tego towaru trochę było. Tak nie pamiętam co ja to zostawiałem. Przestań tak pokombinować. Zardzewiała stal. I ja potrzebuję zardzewiałą stalą. Miedzi. Do czego jeszcze możemy zardzewiałą stal wykorzystać? Wymagany poziom pieca trzeci, no to na razie nie. Czyli wypadałoby ostro w tą miedź pójść. Wtedy byśmy mieli to po 19. I by było gitara, nie? Chyba. Mam za dużo mam tej zardzewiałej stali. Tak mi się wydaje. Dobra. Traćmy czasu. Jakie tendencje rynkowe? Czyli teraz zarabiamy najlepiej na chromie. Albo na stali. Dobra. Tak rozumiem. Chyba, że zielona jest najlepsza. Nie no, żółta chyba jest najlepsza. No, cenowo oczywiście. W sumie jak już tu jestem, to sprzedajmy może. To... Dobra. Idziemy na statek. Nie ma co go odwoływać. Pomęczymy jeszcze w dzisiejszym odcinku. Tylko teraz pójdę bardziej w tą miedź nazbierać. Tak mi się wydaje. Zużyjemy tą zardzewiałą stal, żeby mi miejsca nie zajmowało. I będzie spoko. Ciekawe, czy się uda. Nie, no nie uda mi się całego statku rozwalić na 100%. Nie ma bata. Dobra, w tym co jest? Jest miedź i zardzewiała stal. Zardzewiałej stali to... aluminium się przydaje na coś. Dobra. Nie ma co płakać. Jedziemy. Z nowym nabytkiem. Okej. Rury, moje rury. Zbierać miedź, a zbieram aluminium. Cały ja. Z tego co wypada, żeliwo. Powiedzmy, że na razie nie. Zardzewiała stal, ile można. Weź mi to, zdaj mi, bo ogłuchnę. Stal, aluminium. Dobra, biorę. Nie będziemy nic wysadzać. To jest głupota. Pytanie, czy ja tu mam po co wskakiwać? Czy ja już tu poczyściłem, ta? Biegaj, Stefan. A, tutaj też poczyściłem. Dobra. Miedź. Otwórz. Żeliwo. Żeliwo. Po co mi żeliwo, panie? Znaczy to docelowo wszystko bym rozwalił. Ale jeszcze możemy pomijać parę rzeczy. Żeliwo. To niebieskie kojarzę, że jest coś dobrego, tak? No dajesz. Tutaj... Co to było? Aha. Tu
tutaj... Nie, to jeszcze nie to. Mieć albo nie mieć. Skakuj. Zobaczmy, co tu mamy. Ostatnia niewyczyszczona. Tu mamy zardzewiałą stalną pewnie. Miałem się pozbyć zardzewiałej stali, a ją zbieram. Dajesz. Serio. Pięknie. I proszę Państwa, innym ciosem? Proszę bardzo. I to jest to. O. Aj, małe pod... O, otworzyło się już? Co to jest? Odłamki srebra. Dobra. Zardzewiała stara. Nie no, to akurat muszę porozwalać, bo już nie chcę tutaj wchodzić po raz kolejny. Dobra. Zbiornik z wodą, ale wody nie ma. Okej. Okay. Nic nie ma. Skrzynia trudna, znaczy średnia, co ja gadam. Za bardzo. Okej. Okay. Tytan. Panie kochany. Tytan. O, tu będzie dobre chyba. A nie. Ale mimo wszystko. To można rozwalić. Kartony, które się rozwalają, jakby były z drewna, ale w sumie nie wnikam. Znaczy, no w sumie wnikam, bo zwróciłem na to uwagę. Potrzebny szczęśliwy łup. Odblokowujemy znowu. Znaczy otwieramy, co ja gram. Okej. Zniszczone. W sumie, co ja mogę tutaj punkty zainwestować? Tak w sumie to już nie wiem. Użytkowe narzędzie, ładunki wybuchowe, zarządzanie, to mamy na maksa. Pracowników nie mam, bo nie wybudowałem jeszcze baraków. Właśnie, muszę zobaczyć, co tam do wybudowania tych baraków jest potrzebne. Szybkość młota. To może trzeba już tak uzupełniać te rzeczy. Bo statki zaraz mamy na maksa, tak? Na maksa, dobra. To jest takie sobie. Dobra. Jako, że z młota najczęściej korzystam. Bo bez młota to tam chłop czegoś tam nie wyłomota. Więc lecimy z tym koksem. Okej, okay, zbieramy. Zaraz mi się zapełni plecak. Czy tam torby, nie wiem jak to się nazywa. Dobra. I to tyle. Co to jest to? Mieć i zardzewiała stal. Brak miejsca w ekwipunku. No tak mi sorry. Te skrzynki trzeba rozwalić, bo to się zalicza do 100% oczyszczenia tego statku. Dobra. Pyknijmy jeszcze to raz. Może coś podniosę. Tak sobie. Dobra, biegamy. Zostawiamy towary w samochodzie. Czy tam w bagażniku, zwał jak zwał. Nie, na serio. Muszę się skupić na tej miedzi. Oni jeszcze wszystko co ma miedzi teraz. Ma miedzi albo nie ma miedzi. Tutaj
oczyściłem, co mogłem. Tak. Dobra. Oj, to ma mieć, ale ma też i zardzewiałą. Super. Dobra. Najpierw, żeby to handlował i tyle. Przepałka. Żeliwo. Kurde, nie chcę się tego żeliwa zbierać teraz. Dwa miedzie i żeliwo. No dobra. Będzie. To trzeba palnikiem. Nie można tego szlifierką też. Takie wymyślanie, utrudnianie. Jak tak można w ogóle? Dobra. No, muszę przyznać, że ten palnik już dobrze pali. Chyba. Ej, trafisz. Dziękuję. Ej, tylko tamto z żeliwem zostało. Nie chcę mi się na serio. To mamy żeliwo, zardzewiała. Stal, to nie chcę. To ma mieć, dobra. No dajesz młotek, Stefan. Dobra. Podniesione. Na szczęście wystarczy jedno uderzenie i się rozwala. Szkoda, że tego masztu nie da się rozwalić. Beczkami się zajmiemy kiedy indziej. Niszczymy kartony. Z kartonów i tak chyba nic nie wypada. Więc można porozwalać. Dobra. Pięknie. Dobra. O, tu widzę jakieś odpadki. Leżą sobie. Jak tu się skakało, tak się skacze, dobra. No, przejdziesz, nie przejdziesz potem. Dziękuję. To chyba mało istotne detale, tak. Zardzewiała. Dobra. Niebieskie, pamiętam, że... Coś dobrego. Stal, benzyna. To ma mieć, tak. Nie, no dobra. Idę te rurki popiłuję, bo zaraz mi się plesak znowu nateguje. Nie będę miał co podnosić. O, tu mamy mieć. O, nadrobimy trochę. Jak on to robi? On to robi piłą. Był jakiś taki horror kiedyś chyba. Teksańska piła mechaniczna? Coś tam takiego. To sporo tego nazbieram. Powiem szczerze. Dobrze, dobrze. Miedzi potrzebujemy. I wstajemy. I troszeczkę wyżej. I jak? Już chyba tych kolejnych nie podniosę. Coś tak czuję. A ja tam byłem? Kurde, jaki ten statek jest wielki. A będą chyba jeszcze większe. Będą, na pewno będą większe. Dobra. No i tego to raczej na 100% nie podniosę wszystkiego. Hej, pytanie na śniadanie.
Czy mi tam zostało w samochodzie trochę miejsca? Czy nie bardzo? Ja zostałam, dobra. To idę pozbieram tą miedź jeszcze. Lepiej ją mieć niż nie mieć. Taki żarcik. Lidia. Oj, Lidia, Lidia, ty to jesteś. Okej. Są tu jeszcze jakieś waleczki do pocięcia z miedzią. Nie ma to po drugiej stronie? To nie jest jakoś lustrzanie robione? Jest. Proszę państwa. Się namiedziuje? Na serio? Jedna. Druga. Trzecia oczywiście. I druga strona. Okej. Wstawaj. W porządku. I to. Gitara, panie. Jedna. Druga. Trzecia. Jest stabilnie. Jeszcze z bonusem, kurde. Zasane, zasane. No i ostatnie trzy, przynajmniej w tym miejscu. Pięknie. Dobra. Porządeczku. Dobra, zobaczmy, co tutaj jest w takim wypadku. Co tutaj dają? Jakiś kuferek średni. Dobra, zobaczmy. Stal nierdzewna, flaszka. Nie mogę podnieść. Nie wiem dlaczego. Serio? Co mam miejsca mam? Panie, to stal nierdzewna. Coś fajnego. Tutaj jak? Czysto. To się da coś z tym zrobić? Tylko jest jakby... No poskocz. Oleje. Nie wiem. Otworzę to i tak tego nie podniosę pewnie. Znają życie. Ty, no łatwe to miało być. Halo. Widzę, że nie w tą stronę poleciałem. No wiedziałem, że nie podniosę tego. Dobra. Zajdziemy przy okazji. Ujacie, tu jeszcze ile miedzi jest. Dobrze. A to co to? Można rozwalić? Zardzewiała stan. Może się poczuć jak w tym, w Titaniku? Dobra. Lecimy zatem przetapiać parę rzeczy. W sumie weźmy z tą umiejętności. Będzie młotek na maksa zrobiony. No i gitara. Gitara mandolina. Aj, wsiadamy w samochód i przetapiamy. Okej. Okay.
No kurde, już mi się terbiziowania załączył, ale damy radę. Piękna noc nadchodzi, nieźle. Spróbujmy zobaczyć tak na szybko te baraki. Muszę sobie screeny chyba robić, bo zapominam. Kurde, no. Niby ten. Nic wielkiego. Żeliwo. Akurat nie zbierałem żeliwa. Nafta. No to zwyczajna miedź. Jestem ciekawy, jak ci pracownicy pracują. Co oni robią. Dobra, czyli tak. O, to chyba mi żeliwo zostało. Może kombinujemy i jakiś barak dzisiaj zrobimy. Może. To potrzebuję. A, tego potrzebuję. Dobra. Co ja chciałem? Daj mi to, daj mi to. Tu mam jakieś żeliwo. Nafta to było, co to było? To jest benzyna. Olej. Muszę naftę zrobić. Naftę się robiło chyba z tego. Z tych szarych beczek. Stawiam sobie coś w ogóle tutaj? Szary beczek chyba nie. No nieważne. Na pewno trzeba zrobić tak, że... Ej, żeliwa. Znaczy ten. Zardzewiałe belki. Gdzie one są? Kurde. Co ja chcę? No chciałbym to zbudować na przykład. Tylko nafty nie będę miał. Dobra. Zróbmy jedno. Czyli to będzie 1000 jedyneczka. Jest. Pójdę to schandluję. Mało tej stali nierdzewnej. Nie, to stal nie stopowa. Panie. To teraz rządzi nadal, widzę ten. Dobra. Stal nie stopowa, sprzedaj. Takie osoby ten zarobek. Kurde. Ja to jestem jednak. Tak, sprzedaj. Dobra. Aha. Po co nie dołożyłem tego? Serio? A nie, to nie to. Sorry. No dobra, niech i tak będzie. Z tych beczek mamy to. Czyli tą naszą upragnioną naftę. Oczywiście mam za mało tego. Ajajaj. Nafto. Rzućmy beczki tutaj. To tutaj. Daj mi człowieniu tego. Robimy na maksa. Będzie gitara. Co jest tą gitarą dzisiaj? Będzie gitara. A jak nie będzie gitary, to nie będzie gitary. Zapalmy światełko zatem. Ale wciągnąłem wszystko od razu. Do zobaczenia. Sprzedajmy to. Jakichś kokosów nie ma, no ale zawsze coś. Dobra. Zróbmy tą naftę teraz. Halo.
naftą. Haj, nafta. Nafta to idzie 501, czyli podstawowa. 501, dobra. Ale wyleciało tego normalnie. Aż się nie mogę powstrzymać. A to na pewno nafta? Nafta. I chyba 10 tych naftu, nie? Te. No to jeszcze nie teraz, czyli tak, to będzie tak. Tutaj. Żeliwo. Tak. I chyba to i to. Tak mi się wydaje. To będzie gitara. Ale serio. Gdzieś musiałem usłyszeć to o tej gitarze i no, wiecie jak jest. Albo nie wiecie. I to 1001. 1001, dobra. Wow. Sprzedajemy. Teraz trzeba by zobaczyć, co następnego się opyla. Sprzedałem? Hej, co to możemy zrobić? Mamy dużo miedzianych rurek. Z niebieskimi da nam to. Ołów. Ja nie mam ołowiu chyba. Żeliwo mam. Mam jakiś ołów? Człowieku? Człowieku men. Na pewno to się przyda raczej. Ale to widzę, że mam trochę tego... Jeszcze tego żeliwa. Znaczy tego. Wpytę mam tego. A już myślałem, że zużyłem wszystko. Dobra. To kontynuujemy. Chyba, że się opyla to coś innego zrobić. No ale nie widzę akurat. Dobra, tak, 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 tak. Dobra. 1001. 1001, dobra. Wciągnęliśmy. Te rzeczy pozostawiam. Tytan. Tak mi się wydaje, że to jest z tą stalą da się zrobić. Mam nadzieję, że jej nie odkładałem po coś. To możemy dać tak, bo się przyda. Aluminium i to. Zobaczmy. Tak mi się wydaje. Czyli tak, możemy niebieskie rurki z tym porobić. Niebieskie na niebieskie. Jak to wygląda? Tu mamy 39, tu mamy 51. To bym porobił. Tak zwany mosiąc. Oj. Na serio zadziewam się, czyli tak. To i to. Tak, finał mocy. I to 501.
reset, jedyneczka cały czas. Handelek. Dzień dobry. Tu już grubszy pieniądz wleciał. Co my możemy z tym niebieskim porobić? To by było z rurką, a tak jakbyśmy chcieli samemu, to... To z tym musielibyśmy zrobić. Dobra, zostały te miedziane rurki, to... Oj... Może zróbmy tak jednak. Niechaj tak będzie. Do tego potrzeba nam 1002, tak? Jeżeli dobrze obrazki interpretuję, bo to może być różnie. I tak, wypadł mi z tym. To teraz możemy zrobić w sumie. Możemy zrobić to 1501. Dobra. Okej. Ładny kawałek grosza. To teraz dopełnimy niebieskim na niebieski, nie? Tak wychodzi. Ale żeś to pożył. Pięknie. Tak, teraz jedziemy tutaj. Serio. W sumie, nie potrzebowałem do rozbudowy warsztatu czegoś? Hartowana stan. Hartowana stan. Hartowana stan. To w sumie chyba mogłem to porobić jednak. Ulepszanie warsztatu. Zaraz, a dobra. Na stole ołów. To chyba i tak bym nie zrobił, bo to stop tytanu potrzeba. Aż 15. To jeszcze chyba nierobialne. Musiałbym mieć te pomarańczowe rzeczy. Dobra. Czyli tak. 1002. Ale myślę, że to, co teraz wypadnie, to zostawię sobie w warsztacie do rozbudowy, tak mi się wydaje. Akurat kasy to ja aż tak bardzo nie potrzebuję. Okej. O, koleś. Dobra. 20 stali, no dobra. Lecimy dalej. Okej. Zastanawiam się, czy tego srebra nie sprzedałaś. To jest co? Stop żeliwa. Nie potrzebuję. Ale po coś to odkładałem. Dobra, czyli tak, naftę potrzebujemy. Nie wiem, tysiące tych rzeczy jest. Tu możemy czymś dopchać. Takiego czegoś nie mamy.
chromu też nie ma. Niebieski to jest benzyna, no ale to trzymamy. Dobra, idzie na handel. O, to można tak całość przenieść? Jak się przytrzyma? Kurde. Nie wiedziałem. Okej. Okay. Lecimy z powrotem na statek. Trzeba trochę nafty porobić i będziemy mieć barak. Kurde, mogłoby być tak, że za każdy dzień wynajmu coraz taniej powinno być. W końcu coraz mniej tego statku jest. Halo. Dobra, idziemy polować na ten, na beczki. Chociaż to też by było dobre. Stąd nie wypadnie nic. O, w beczek może. Olej. Będzie. Oj, nie będzie. Dobra. Jak mam jakiś olej? O, mamy, proszę bardzo. Może się ograniczę tylko do rozbijania tych beczek. Benzyna. Benzynko. Tutaj są baczuszki jeszcze. Szczęśliwy łup. Dobra. Tam chyba nie widzę. Benzyna. Po co mi benzyna? Po coś się przyda może. Nie ma jakichś plam. Cokolwiek. Żeliwo. Żeliwo chyba było przydatne do czegoś. Chyba. A co tam na górze było? Bo nie pamiętam. Łóżka do niszczenia. Stal off. No dobra. Zapełnijmy czymkolwiek. O, jest plama. Bardzo ładnie. Krzeseleczka. Mop w dłoń i jedziemy. Ajajaj. Dobra, już można by było to przepalić. Czy zapalone jest. Nic nie widać, przed gaszona i też nic nie widać, jakoś tak nie jest to wypoziomowane z dwóch stron, serio? Spoko. Spoko loko, porozwalajmy, jak już tu jesteśmy. I za momencik kończymy. Zablokowane. Czyli co, mnie tu nie było? Nigdy?
wygląda jak ta... Lazaret, czy jak tam się mówi? Izba chorych, nie. Izolatka. Szafka. Palnicza mi się... Aha, takie coś. Czyli można szafkę otworzyć, przepalając ten drzwiczki, rozumiem. O, jaka wielka ta. Dobra. Palnik w dłoni i lecimy. Może coś fajnego tu będzie. Jak tak trzeba się na pop przepalać w tej szafce. Dobra. Oby tu kupy nie było. Mam nadzieję, że coś fajnego będzie. Uwaga, uwaga. Ołów. Odłamki srebrne. Dobra. Powiedzmy, że nie było tak źle. Mogę to rozwalić? Nie. Dobra, otwieraj. Tutaj nie wejdziemy. Tutaj coś jest. Zaraz mi się torby przepełnią i kończymy. Znaczy, pójdę jeszcze te baraki zbuduję, żeby nie było. Kurde. Ciężko wytegować, kurde. To był średni? Serio? Nie no dobra, już mi nie chce się tych szafek otwierać. No ale to zniszczę. Tutaj też jest miedź. Kurde, człowieniu. Masakracja. Dobra. Myślę, że uda mi się tą naftę zrobić. Zrobimy dzisiaj baraki. Żeby jakiś tam progres był. Jeszcze może umiejętności, jakie sobie dopełnię. Zbieractwo mopem. Promień mopa. Niech będzie. Obrażenie od mopa. Powinienem tych atakować. Ninja. Atak mopem. Wykręcamy. Gdzie ten dom? Tutaj. Dobra. Ja pojadę tędy w ogóle. Dobra. Przepiękne parkowanko. Teraz trzeba naftę zrobić. Chyba, że wcześniej zrobimy... Co to zrobimy? Niebieskie. Kurde. Z tym? Ta. To tyle? Dobra, czyli to na to 1500 jedyneczka. Jest 1500, lecimy. Dobra. Z tym niebieskim jeszcze coś mogę zrobić, tylko i wyłącznie zrobić tak. Czy się nie da się podzielić, tak? Podziel, o. Dobra.
dobra, i podziel, podziel. Jeden tu, drugi tutaj. I to rozumiem, mamy 1002, tak? 1002. Czyli tak, to zostawiamy. Potrzebuję 20 chyba. Aj, ciągle nie potrafię tego już zrobić tutaj. Dobra, to jedziemy tak. Po co ja to mieć? Aha, do baraków chyba zostawiłem. Czyli tak, tak. Dobra, nafty będzie pod dostatkiem. 501. Okej. Rzut okiem jeszcze raz. Czyli naftę mamy, 10 żeliwa, 10 miedzi. Dobra. Czyli po to to miałem. To i to i to. Dobra. I uwaga, uwaga. Robimy baraki. Kupuję. Cudowny barak. Zatrudni. W całej wiosce można znaleźć robotników, a każdy z nich ma doświadczenie w zbieraniu różnych materiałów. Oczywiście nie pracują za darmo, musisz im płacić codziennie. Pracownicy codziennie składają zebrane materiały w skrzyni w pobliżu baraków. Twoi robotnicy mogą być ulepszani za pomocą drzewka umiejętności, a także możesz rozbudowywać baraki, aby zatrudniać więcej robotników. Ciekawe, czy oni ten... Czasem nie... Zbierają jakby z okolicy, a nie ze statku. To niezłe baraki. W sumie fajnie wygląda. Aha, tak się wchodzi. Myślałem, że do budynku wejdę. Okej. Okay. Czyli tak jeszcze na szybko. Tutaj potrzebujemy stop tytany, no to zostawmy te pomarańczowe, odłamki srebra, dużo tych odłamków srebra, muszę przyznać. Dobra, zobaczmy na szybko jeszcze, czy możemy coś zrobić. To. Nie mogę nic z tym zrobić. Butelka to butelka. Niebieska to zasadniczo nic nie można. To jest ołów. Ołów można zrobić z tym. 500 na 300, tak? 5 na 3. To wygląda mi, że to jest element do ulepszenia tego pieca będzie. Tak czuję. Staliwo. Aha. Kurde. Chodź mi tutaj. To. Aha. Nie w to spojrzałem. Dobry jestem. Dobra, tak czy siak. Ołów się przyda.
nie sołów? A, to tytan. Ty, ale jak to się przenosi między magazynem? Nie da się. Dobra, bo jeszcze ten zaczął kaszel mnie łapać. Nie chcę się kombinować. Sprzedajmy to przemiłemu panu. I w ten to sposób mamy 27 tysięcy. Ulepszenia sklepu, panie. Też widzę. No nic specjalnego. Możemy coś dokupić, coś tego popsuć, nie wiem. Wytrychy mamy. To możemy kupić paliwo. Tu nie ma potrzeby. 115. Jest zła wydajność. Posiadasz. Dobra, co mi tam? Dobra. No cóż. Dzięki zatem za obejrzenie kolejnego odcinka. Na kolejne zapraszam tradycyjnie. Ten sam dzień tygodnia, tylko za tydzień. No i co? Zaczniemy rozbierać do końca, znaczy dalej, Lidię. Może uda się piec w międzyczasie ulepszyć. Zobaczymy też z rybolami, jak to wygląda. Ale to już w następnym odcinku. A ja uciekam. Dzięki jeszcze raz. Hej.